Kamil, odwracamy tendencję, bo dzisiaj nie stworzyliśmy miliona sytuacji bramkowych, ale wykorzystaliśmy praktycznie każdą, szczególnie te początkowe. To jest ta główna różnica, którą chyba można wyciągnąć z tego meczu. No tak, dzisiaj trochę pragmatyzm tego meczu. Fajnie, bo w końcu jest to kolejny mecz w tej rundzie, pomijając Sandecję, gdzie zaczęliśmy od 1-0 dla nas i już ten wynik dowieźliśmy i widać, że swobodnie nam się gra, kiedy my tego przeciwnika gdzieś tam napoczniemy i wtedy widać, że zespół dostaje skrzydeł i może zdecydowanie lepiej grać, a te mecze wcześniejsze, gdzie gdzieś tam cały czas musieliśmy gonić wynik, gdzieś tam nie pomagały nam i dlatego kończyły się one, jak się kończyły. Dzisiaj zwycięstwo cieszy bardzo, ale bez jakichś tam hura optymizmu, bo wiemy, że dalej trzeba pracować i najważniejsze, że po prostu zagraliśmy się dobre spotkanie i to przede wszystkim fajnie cieszy, że zagraliśmy bardzo dobrze w obronie, choć szkoda tej straconej bramki, bo myślę, że za łatwo ją straciliśmy, ale kto będzie o tym pamiętał? Dzisiaj dopisujemy 3 punkty, 3 bramki strzelone w końcu, więc na pewno jeszcze do końca możemy troszeczkę namieszać. To jest też taki chyba mecz na przełamanie tych demonów. Okej, wygraliśmy na Sandecji, potem gorszy mecz z Zagłębiem. No i dzisiaj ty też przełamałeś swoje demony, no bo wykorzystałeś dwie dobre, dogodne sytuacje. I tak wydaje się, że po tym pierwszym meczu może to ciśnienie nie zeszło do końca. Dzisiaj już chyba po takim meczu jak z Srebrem czyste głowy i można śmiało z taką otwartą głową wchodzić w mecz z Arką. Myślę, że widać było po nas, że wyszliśmy na luzie dzisiaj i nikt z nas nie miał jakiejś presji na sobie, jakichś niepotrzebnych emocji, które gdzieś towarzyszyły nam się w ostatnich tygodniach, bo sobie narzucaliśmy gdzieś dodatkową presję na sobie, gdzieś cały czas te wyniki układały się pod to, że byliśmy blisko, a nie potrafiliśmy tego dźwignąć, więc widać było, że dzisiaj to ciśnienie z nas zeszło i dlatego gdzieś tak wydaje mi się ten mecz tak wyglądał i dlatego gdzieśmy go do końca zagrali bardzo mądrze i wygraliśmy to spotkanie. Dzięki bardzo, Kamil. Dzięki bardzo.